Dzień dobry, Marcin Antosiewicz. Witam Państwa w nowym roku z nową debatą Forum Dialog Plus imienia Andrzeja Godlewskiego. I faktycznie w nowym roku mam na myśli nie tylko nasz łaciński nowy rok, który zaczął się już ponad 40 dni temu, ale dzisiaj chiński nowy rok. Chińczycy ponad 1 300 000 000 dzisiaj świętuje swój nowy rok, rok bawołu. I my dzisiaj w ramach naszej nowej debaty w nowym roku będziemy dyskutować o Chinach, a dokładnie o zielonych Chinach. Jaka jest chińska strategia zrównoważonego rozwoju. Chiny coraz częściej są tematem, przedmiotem debaty publicznej, ale rzadko kiedy patrzymy, co dokładnie się tam dzieje w wewnętrznej polityce, wewnętrznej gospodarce. Orientujemy się bardzo często na relacje bilateralne albo europejsko-chińskie, albo transatlantycko-chińskie, albo w ramach tego trójkąta Stany, Europa, Chiny, ale nie patrzymy dokładnie, jaką politykę wewnątrz Chin gospodarczą prowadzą Chiny. W tym się właśnie dzisiaj zajmiemy i będziemy o tym dyskutować. Jak zawsze nie udałoby się nam to bez naszych wspaniałych partnerów, przede wszystkim Fundacji Ars Republika i Małgorzaty Neugebauer, która jest główną organizatorką naszej debaty. No i oczywiście jesteśmy wspierani, za co bardzo dziękujemy naszym wspaniałym partnerom Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i drugiej fundacji, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Ogromne pozdrowienia i podziękowania dla naszych partnerów. Od nowego roku debatujemy wciąż w internecie. Mam nadzieję, że w ciągu roku to się zmieni, że będziemy mogli zobaczyć się na żywo, a w internecie tylko mieć dodatkową opcję, niekonieczność tylko i wyłącznie takich wirtualnych spotkań, ale oprócz debat proponujemy Państwu także w nowym roku podcasty, które podbijają także gusta Polaków, to widać w statystykach, i rozpoczęliśmy produkcję podcastu Forum Dialog Plus. Znajdziecie nas na Spotify'u, na Apple Podcast albo na Spreaker, ale także na naszych profilach społecznościowych i na Facebooku i przede wszystkim na profilu Forum Dialog Plus na YouTubie. Pierwszy podcast dotyczy oczywiście tematu pierwszej debaty, czyli Chin. W pierwszym podcaście rozmawiam z Robertem Góralczykiem, dziennikarzem, dyplomatą, menadżerem i rozmawiamy o tym, w jaki sposób Chiny wychodzą z covidowego kryzysu. Jak się patrzy tylko i wyłącznie na dane gospodarcze, to Chiny stały się czempionem wzrostu gospodarczego w tych kryzysowych czasach. Wzrost gospodarczy za 2020 rok według oficjalnych danych wyniósł 2,3% PKB. To jest oczywiście wzrost, o którym marzyłyby wszystkie państwa Unii Europejskiej na przykład. No jak to się stało, że Chińczykom to się udało? Właśnie o tym rozmawiamy z Robertem Góralczykiem, jaki jest ten chiński model wychodzenia z kryzysu, ale Góralczyk w tym podcaście mówi także, dlaczego Chińczycy nie ufają swoim produktom, to zaskakujące, i dlaczego nie warto kupować elektroniki w czasie podróży do Chin i dlaczego także system kontroli towarów jest kluczowy przy imporcie chińskich produktów do Polski. Robert Góralczyk mówi także o wyścigu szczurów w Chinach i warunkach pracy w chińskich fabrykach. To wszystko w pierwszym podcaście Forum Dialog Plus na Spotify, Spreakerze, Apple Podcast, ale także na naszym profilu na YouTube. Dziś chiński nowy rok, jak powiedziałem, za chwileczkę będziemy go też analizować, ale na początek bardzo się cieszę, że udało nam się znowu zdobyć wspaniałych ekspertów do naszej debaty. Pierwszą z nich jest pani doktor Agnieszka Mak-Kaleb, która jest adiunktką, odmieniamy, w Katedrze Badań Gospodarki Państw Azji Wschodniej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry pani doktor, wiem, że pani łączy się z nami spod Sandomierza. Dzień dobry. Tak, dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w debacie. To nam jest bardzo miło, że pani przyjęła to zaproszenie, podobnie jak bardzo cieszymy się z udziału w naszej debacie Rolanda Freudensteina, dyrektora programowego Centrum Martensa w Brukseli. Ja jestem w Warszawie, pani doktor Mak-Kaleb w Sandomierzu, teraz Bruksela, to będzie to europejskie spojrzenie. Dzień dobry panie dyrektorze. Witam, dzień dobry. No i oczywiście jak mówimy o handlu, to nie obejdzie się bez naszego największego portu, czyli Gdańska, gdzie jest dr Michał Bogusz, główny specjalista programu chińskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. To nam jest bardzo miło, że pan je przyjął i jeszcze będzie też czwarty panelista, który z powodów techniczno-logistycznych nie mógł być z nami na żywo, ale nagrałem go wcześniej i będę państwu prezentował także jego punkt widzenia. On sam go będzie prezentował, a ja będę prezentował te nagrania. To jest Dawid Merkle, który jest
głównym specjalistą także w Fundacji Konrada Adenauera do spraw Chin w Berlinie, w centrali w Berlinie. I dzisiaj jest chiński Nowy Rok. Jestem ciekaw, czy Państwo to jakoś w szczególny sposób świętujecie. Rok bawołu. Panie doktorze, do Michała Bogusza na początek się zwracam. Co to oznacza? Bo zdaje się, że po roku szczura, który był tragiczny, ten bawół jest szansa na to, że zmieni świat na lepsze. No, według chińskiej astrologii powinien zmienić, ale wbrew pozorom rok szczura też nie powinien był być tak tragiczny, jaki był, więc jak to mówi stare przysłowie, po świętej Barbary będzie padać lub nie, zawsze się sprawdza, więc z chińską astrologią jest podobnie, cokolwiek się wydarzy, ona na pewno trafi w sedno. Ale legenda głosi, że ten bawół tak ciężko chodzi, to jest właśnie na początku, że on tak ciężko wychodzi z tego roku szczura, potem żeby zacząć galopować, żeby już wszystko było dobrze. Pan jakoś specjalnie świętuje dzisiaj chiński Nowy Rok? No nie specjalnie, przyznaję się. Jak mieszkałem w Chinach, to tak, to oczywiście tego się nie udało uniknąć, ale od powrotu na tą część, od kiedy wróciłem na tą część, od kiedy mieszkam z powrotem po tej stronie muru, to już nie, przyznaję się. Bo pan 9 lat mieszkał w Chińskiej Republice Ludowej, a jak w Brukseli? Czy w Brukseli świętujecie chiński Nowy Rok jakoś? Widział pan akcenty na ulicach oprócz mrozu, który akurat dla europejskiej stolicy jest nietypowy? Co innego u nas? Tak, właśnie. Jest chyba za zimno w Brukseli. To się dzieje raz na 10 lat, że mamy cały tydzień w stopniach minusowych, także do świętowania nie ma pogody. Przynajmniej na ulicach, ale oczywiście powiedzmy, że było notowane w Brukseli, że mamy Nowy Rok chiński. A jak pod Sandomierzem? Czy tam fajerwerki, gorące świętowanie roku bawołu? Oczywiście w Sandomierzu nie, ale słuchałam lekcji córki i podczas lekcji rzeczywiście nauczycielka omawiała chińskie znaki zodiaku i dzieci sobie sprawdzały, spod jakiego znaku zodiaku są. Ja normalnie mieszkam w Warszawie i kiedy jeszcze były organizowane święta, obchody chińskiego Nowego Roku przez Muzeum Etnograficzne, to dzieci tam zabierałam bardzo chętnie i były różne atrakcje związane właśnie z obchodami tego święta, więc w ten sposób. No i oczywiście mieszkając w Chinach też obchodziłam. Ale dzieci chodzą do polskiej szkoły, rozumiem. To jest szkoła online polska. Do Polski. I w szkole omawiamy. Tak, właśnie, tak. Właśnie, więc to jest ciekawe. No właśnie, że te Chiny są coraz bardziej przenikają do naszej kultury i może dobrze, bo trzeba się poznać, żeby się zrozumieć, dlatego rozpocznijmy takim wydarzeniem politycznym, może najpierw zacznijmy trochę politycznie, ale tylko na chwilę, bo ten tydzień był zdominowany przez spotkanie online 17+1, czyli państwa Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Specjalnych wyników tego spotkania nie ma. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że jest trochę sfrustrowany ograniczeniami administracyjnymi w imporcie towarów rolno-spożywczych z Polski. Prezydent Xi zapowiedział, że być może w ciągu najbliższych lat tutaj uda się poprawić tę sytuację dla importerów produktów rolno-spożywczych z Europy Środkowo-Wschodniej. Ale jak Państwo na to patrzycie? Panie doktorze, doktor Bogusz, jak Pan ocenia wyniki tego spotkania 17+1? Szczerze mówiąc, myślę, żeby było zbyt wiele do oceniania. Tak szczerze mówiąc, na pewno jest to duży sukces propagandowy dla strony chińskiej, który był odpowiednio wykorzystany przede wszystkim do konsumpcji krajowej, a wyniki, te obietnice, no co roku czy po każdym szczycie składano nam wiele obietnic, ale one do tej pory miały problem z materializowaniem się. A myśli pan, że teraz jest szansa na to, żeby się zmieniło, czy raczej nie? Bo też widzieliśmy, że ten szczyt 17+1 przerodził się trochę w szczyt 11+1, dlatego że 6 krajów, kraje bałtyckie plus Rumunia, Bułgaria, Słowenia, czyli kraje należące do Unii Europejskiej, obniżyły swoją rangę i na to spotkanie nie wysłały swoich przywódców, na to spotkanie wirtualne. Zdaje się, że to nie kwestia logistyczna, tylko kwestia polityczna o tym zdecydowała. Co to oznacza dla tego formatu? Ja myślę, że kwestia jest wewnętrzna w Chinach. Mówi się, że w ramach nowego planu pięcioletniego będzie wprowadzony model podwójnej cyrkulacji, w którym będzie położony przede wszystkim nacisk na konsumpcję wewnętrzną i produkcję wewnętrzną.
To oznacza, że tak naprawdę poza tymi dziedzinami, gdzie Chiny muszą importować produkty, to wątpię, żeby się chciały otwierać na import produktów z zagranicy. A jak pani to ocenia, pani doktor, jak pani patrzy na ten format i wyniki tych wtorkowych rozmów? No to muszę przyznać, że podobnie jak pan Bogusz, tak? No do tej pory nie było jakichś spektakularnych napływu inwestycji, tak jak my byśmy tego oczekiwali. Były to pojedyncze inwestycje typu Greenfield w Polsce, które najbardziej Polska chce, ponieważ tworzą miejsca pracy. Jeżeli chodzi o eksport do Chin, to podobnie, tutaj niewiele się zmienia, ciągle obietnice, także ja tutaj nie widzę, żeby teraz miało się coś zmienić. Czyli wydaje się, a komu ten format w tej chwili bardziej służy? No bo oczywiście Chiny wykorzystały także ten format do szczepionkowej dyplomacji, żeby zachęcić swoją szczepionkę. Do tej pory szczepionka z tych krajów, które są w tym formacie, jest, zdaje się, w dwóch, w Serbii i na Węgrzech. Czy myśli pani, że Chiny nadal widzą w tym jakiś duży potencjał do swojej polityki trochę rządzenia i dzielenia w ramach Unii Europejskiej, czy także tracą nadzieję na to, żeby zrealizować taki cel? Może tracą nadzieję, ale na pewno wydaje mi się, że nie zrezygnują, tak? No będą chciały to podtrzymywać i może coś zaoferować w ogóle, żeby poprawić też swoją pozycję i tak i mieć jakieś pozytywne relacje, tak, na globalnej scenie, ale tak to widzę. A co mogą zaoferować? Jest coś, co mogą zaoferować, bo zdaje się, że też nowa administracja amerykańska patrzy mniej przychylnie, zresztą nigdy nie patrzyła, nieważne jaki to był prezydent, na udział w tym formacie takich krajów, na przykład jak Polska z Europy Środkowo-Wschodniej, ale co mogą Chiny zaoferować? Nie wiem, czy to w ramach nowego jedwabnego szlaku, czeka się na inwestycje infrastrukturalne, one niespecjalnie przechodzą. No nie, ze względu na tutaj niekorzystne finansowanie, tutaj bardziej nam się opłaca korzystać z funduszy unijnych na infrastrukturę, chociaż jest trochę firm z tej branży budowlanej, które biorą udział w przetargach na projekty infrastrukturalne w Polsce, ale co one mogą nam dać? No to oczywiście, czego my byśmy oczekiwali, to właśnie tych inwestycji, tak, czy współpracy w badaniach, tak, ale przy zapewnieniu ochrony własności intelektualnej tutaj po stronie partnerów z Polski. No i oczywiście, czego my byśmy mogli oczekiwać, to rzeczywiście takiego stabilnego eksportu i tutaj może właśnie szansą są te produkty spożywcze produkowane przez polskie firmy. No właśnie, ale też trzeba dobrze wybierać się w tym podcaście, o którym mówiłem na samym początku z Robertem Góralczykiem, który przez wiele lat był także kierownikiem działu promocji handlu, inwestycji, ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Mówi, że trzeba je dobrze wybierać, że jak polscy producenci próbowali sprzedawać śledzia w puszkach, to nie jest produkt z powodów kulturowych także, który może zachwycić Chińczyków. Przejdźmy w takim razie do naszego tematu, dlatego że Chiny zmieniają kurs, co widzimy w ostatnich miesiącach. Prezydent Xi w sposób zaskakujący na jesieniu ubiegłego roku oświadczył, że Chiny zaraz po Unii Europejskiej, 10 lat po, do 2060 roku, chcą się stać neutralnie węglowe, neutralne klimatycznie i teraz właściwie codziennie słyszymy z Pekinu wiadomości o tym, że właśnie ta zielona transformacja przyspiesza, dlatego postanowiliśmy się nią zająć. Jaki jest pomysł, panie doktorze, do doktora Bogusza, chiński pomysł na tę zieloną transformację? My w Europie mamy European Green Deal, jak wyobrażają to sobie Chińczycy? Oni już zaczęli pracować nad tym projektem na początku XXI wieku. W 2005 roku przyjęto prawo o odnawialnych źródłach energii. Co prawda dopiero w 2010 powołano Narodową Komisję Energii, która zarządza tą transformacją energetyczną w Chinach, a tak naprawdę to dopiero nowy plan pięcioletni, który będzie przyjęty na marcowym ogólnochińskim zgromadzeniu przedstawicieli ludowych, zacznie ją wprowadzać na poważną skalę w Chinach. Mówi się, że do 2025, czyli do końca najbliższego planu pięcioletniego, zużycie energii z nieodnawialnych źródeł energii, czyli z węgla,
czy z ropy ma spaść poniżej 50%. To nie jest dużo, ponieważ dzisiaj sam węgiel generuje 58% energii w Chinach. A i w kryzysie to się jeszcze zwiększyło. W kryzysie ta karbonizacja się zwiększyła. Tak. To są dane z 2019, te 58%. W 2020 to jeszcze wzrosło. Teoretycznie, żeby Chiny mogły to osiągnąć, to w 2050 roku musiałyby 11-krotnie zwiększyć swoją produkcję stów rocznie. Ale czy ja dobrze wyczuwam w pańskim tonie w takim razie wątpliwości, że to się raczej nie uda zrobić, że ta deklaracja prezydenta Xi to była taka bardziej deklaracja polityczna, żeby pokazać się, że Chiny przechodzą także jak Europa i Stany na zieloną stronę mocy? No, sami Chińczycy, chińscy eksperci, których czytałem opracowania, jeszcze przed tą deklaracją, bo oczywiście po tej deklaracji oni już musieli dorównać się do linii partii, ale przed tą deklaracją mówili, że jeżeli uda się zejść do źródeł odnawialnych, które będą coś między 30 a 50%, to będzie sukces, ale bardziej celowali w 40% niż 50%, co trzeba przyznać na w skali Chin będzie tak i tak dużym sukcesem. Proszę pamiętać, że jeszcze w 2018 roku Chiny zużywały 24% energii w ogóle wytwarzanych na świecie. W roku 2040 to ma spaść do 22%, czyli jakby dwie tendencje, czyli zwiększanie produkcji ze źródeł energii i zmniejszanie zapotrzebowania na energię, między innymi także przez wprowadzanie nowych energooszczędnych technologii, może to będą działania jakby z dwóch stron, które może nie umożliwią zrealizowanie tego ambitnego celu, ale na pewno przybliżą go w jakimś stopniu. To dlaczego to robią? Dlaczego pokazują się coraz bardziej i słyszymy te sygnały i deklaracje ze strony rządu w Pekinie właśnie o tej zielonej transformacji? Moim zdaniem są cztery podstawowe powody. Pierwszy to jest poważne niezadowolenie społeczne wynikające ze złego stanu środowiska naturalnego, zanieczyszczenia wody, a przede wszystkim powietrza. W 2016 roku przetoczyły się przez Chiny dosyć duże protesty i niezadowolenie, głównie wyrażane online, ze względu na bardzo zły stan powietrza. Partia to wzięła bardzo mocno do serca, ponieważ jest to jeden ze źródeł legitymizacji reżimu i bez zaadresowania tego problemu będzie podkopywana legitymizacja komunistycznej partii do rządzenia. Drugi powód to jest wyczerpywanie się dotychczasowego modelu rozwoju, który polega na dosyć dużych inwestycjach infrastrukturalnych. On to miał może sens w latach 80. czy 90. Teraz stopa zwrotu z tych inwestycji jest coraz mniejsza, ale z kolei inwestycje w zieloną energię będą mogły przynosić dużo większe stopy zwrotu z inwestycji, co jest szansą na stymulację gospodarki. Kolejny to jest element, to jest rywalizacja z Zachodem, pokazanie, że Chiny realizują nowy model gospodarczy, nowy model rozwoju, rozwijają nowe zielone technologie i ustanawiają w tych technologiach swoje standardy. To jest jedna z nielicznych dziedzin, gdzie jest tak naprawdę jeszcze terra incognita, gdzie każdy z państw, które będzie rozwijało tę technologię, będzie mogło w jakimś stopniu kształtować standardy i kształtować je pod siebie. No i oczywiście jakby czwarty punkt, moim zdaniem też jest bardzo ważny z punktu widzenia reżimu, to jest uzyskanie bezpieczeństwa energetycznego. Chiny wciąż importują poważną część nieodnawialnych źródeł energii z zagranicy i nie czują się z tego powodu bezpieczne i postawienie właśnie na zieloną energię odnawialną, produkowaną wewnątrz kraju, zwiększy bezpieczeństwo energetyczne państwa także. Rozumiem. A jak w Brukseli to odebrano, panie dyrektorze? Jak pan to odebrał? Zapowiedzi, które właśnie bombardują nas z Pekinu od kilku miesięcy, tej zielonej transformacji. Uważa się, że chociaż w Chinach też słyszymy taki język, że partia chce budować cywilizację ekologiczną. Jak to jest odbierane w Brukseli? No, my w tej czasami trochę biurokratycznej Brukseli przyzwyczajeni jesteśmy trochę do takiego języka propagandowego, bym powiedział, nie? Aby nie wyglądać tak jak nacjonalista, oczywiście jestem przekonanym federalistą europejskim i tak dalej, ale powiedzmy, że w Brukseli
odbieramy tą retorykę z Pekinu z pewną ostrożnością. I wiemy dokładnie, że partia komunistyczna w Chinach bardzo świadoma jest, że jej władza jest gruntowana na solidny wzrost gospodarczy. I wiemy też, że powiedzmy zrównoważony rozwój albo zielona przyszłość, ekologia i to wszystko czasami czasami trzeba wybrać między tym, między ekologią i szybkim wzrostem. I jeśli to tak jest, że partia wie, że ona potrzebuje solidny wzrost, to ona nie będzie poświęcić, nie będzie ofiarować dużo tego wzrostu na ołtarze w ekologii, mimo deklaracji. Deklaracja to jedna sprawa, rzeczywistość to inna. Ja bym powiedział, że my w Brukseli jesteśmy bardzo świadomi tego. Czyli tak naprawdę uważacie, że to jest więcej w tym propagandy niż realnej zmiany w gospodarce i w środowisku? No czy więcej nie powiem, ale że jest element propagandy w tym, to absolutnie pewno. I my to widzimy. Z drugiej strony oczywiście Unia Europejska bardzo często mawia o tym, że w sprawach paktu klimatycznego, paryskiego, można było też w ostatnich 4 latach współpracować z Chinami bardziej niż ze Stanami Zjednoczonymi. Nie? Także ekologia odegra pewną rolę we współpracy europejsko-chińskiej, nawet jeśli w innych dziedzinach cała dyplomatyczna ofensywa, cała propaganda systemowa w czasie pandemii, stosunki europejsko-chińskie nie są bardzo pozytywne, no, wręcz przeciwnie. Ale powiedzmy, że aby mówić coś pozytywnego tutaj, ekologia stawia jeszcze dziedziną, na której Unia Europejska wierzy, że można w mierze dobrze współpracować z Chinami. Co nie znaczy, że wszystko jest w porządku, że wszystko, co mówią, co mówi władza w Chinach, odpowiada rzeczywistością, nawet w dziedzinie ekologii. To zaraz porozmawiamy o tym dokładnie, w których elementach można współpracować. I zanim jeszcze zapytam panią doktor McCaleb, jak ona widzi tą chińską strategię powiązania ekologii z ekonomią, to spójrzmy jeszcze jak w Berlinie, jak jest niemieckie spojrzenie, jak ta największa gospodarka europejska patrzy na zapowiedź tej chińskiej zielonej transformacji, jak patrzą na to Niemcy i czy biorą to poważnie. Zapytałem o to Dawida Merkela z Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie. Wir verfolgen das natürlich schon seit einem längeren Zeitraum. Man muss auch zurückblicken. Dieses Jahr, jetzt im März, wird ja der 14. Fünfjahresplan verabschiedet auf chinesischer Seite, der vor allem eben so die wirtschaftlichen Leitlinien sozusagen festzurren soll. Und da spielt natürlich diese grüne Entwicklung, eine grüne Transformation der chinesischen Wirtschaft eben auch eine ganz große Rolle. Und das Ganze kam aber natürlich auch schon vor längerer Zeit auf, als man wirklich in China selber ganz gravierende Luftqualitätsprobleme hatte. Man kann eigentlich, wenn man das ganze Land in seine verschiedenen topografischen Komponenten anschaut, man findet natürlich erhebliche verseuchte Böden, man hat Wasserqualitätsprobleme und wie gesagt, das ganze Element der Luft und des Verkehrs. Und letzten Endes hat man also schon vor vielen Jahren da die Weichen gestellt, um hier klare politische Leitlinien zu finden, um eben die Qualität entsprechend für die Menschen auch zu verbessern. Weil auf chinesischer Seite ist eben das zu einem Thema geworden, was natürlich ganz klar auch Legitimität herausfordern kann der chinesischen Führung, der kommunistischen Partei. Und entsprechend ist es dann recht hoch auf der Agenda.
gelandet. Jetzt ganz konkret, was so die Kooperation auch mit China in dem Bereich angeht. China investiert sehr, sehr viel in erneuerbare Energien, in Umwelttechnologien. China hat natürlich ein riesiges Netzwerk an auch nach wie vor an Kohlekraftwerken. Das heißt, in den vergangenen Jahren war es auch da immer ein Themenfeld, diese Kohlekraftwerke natürlich möglichst zu modernisieren, mit entsprechenden technologischen Filtern. Anlagen zu versehen und letzten Endes dann weiterhin eben auch auf Kohle zu setzen, unter anderem. Gleichzeitig hat man extrem hohe Investitionen getätigt in Wasserkraft. Sie haben bestimmt auch das Bild des Drei-Schluchten-Staudamms vor Augen, der vor ja mittlerweile auch schon fast 15 Jahren sozusagen fertiggestellt wurde. Und man sieht sozusagen auf allen Ebenen eigentlich den klaren Willen, die Agenda eben in Umwelttechnologien zu setzen, in erneuerbare Energien. Und gleichzeitig hat man aber natürlich Schwierigkeiten, das wirklich in so einem großen Maße auch umzusetzen. Und deswegen ist auch alles, was so diesen ganzen Umweltbereich angeht, das ist eigentlich nach wie vor so der Bereich, wo man auch, sagen wir mal, im zivilgesellschaftlichen Bereich, im Bereich, der dann nicht mehr ganz oben auf der politischen oder auf der rein wirtschaftlichen Ebene stattfindet, eines der großen Themen, wo man auch noch sehr intensiv kooperieren kann. No właśnie, Dawid Merkel mówi nam, że z jednej strony mamy te oczekiwania i tutaj no próba wykształtowania takiej dużej strategii ze strony władz w Pekinie, ale z drugiej strony potrzeba jeszcze konkretnych rozwiązań. Jak to zrobić? I pytanie do pani doktor. Jak pani patrzy na instrumenty, propozycje, które przygotowuje chiński rząd dla przedsiębiorców, dla samorządów, dla prowincji, to jakie one są? Jakie są te propozycje, które mają właśnie połączyć ekologię z ekonomią? Konkretne narzędzia. Aha, to tak, jeżeli chodzi o te zachęty na rozwój technologii, tak, zielonych, to tutaj można zaobserwować szeroką gamę różnych zachęt, ale też regulacji i obostrzeń. Więc na pewno, żeby tu wymienić, to są ulgi podatkowe bądź zwolnienia podatkowe dla firm, które angażują się w produkcję zielonych technologii, produktów. Są to też subsydia i nie tylko dla producentów tych zielonych technologii, ale także dla konsumentów. Tutaj przykładem są samochody elektryczne, na których stworzenie chińskie przedsiębiorstwa dostały subsydia, a także ostatnio były już wstrzymane subsydia dla konsumentów, żeby w ogóle zbudować ten rynek, ponieważ te nowe zielone technologie są bardzo, bardzo kosztowne, tak? Przez przesunięcie w ogóle całego przemysłu, aby był bardziej zrównoważony, bardziej zielony, są to ogromne nakłady na te technologie, które by to gwarantowały. Innymi zachętami czy pomocą to są subsydia na prace badawczo-rozwojowe, to są też subsydia na składanie wniosków patentowych, a także preferencyjne traktowanie tych produktów, które zawierają zielone technologie. Tutaj takim przykładem znowu z tej branży motoryzacyjnej, z samochodów elektrycznych, są to darmowe tablice rejestracyjne, które normalnie są, jest bardzo ciężko w Chinach uzyskać i są bardzo drogie. Ponadto chińskie rządy centralne wspierają tych swoich producentów zielonych technologii poprzez zakupy tych zielonych technologii. I tak firma, która produkuje, jest liderem, jeżeli chodzi o samochody elektryczne w Chinach, BYD, czy BYD, tak, po polsku, która pochodzi z Shenzhenu, to rząd, władze Shenzhenu kupują ich elektryczne autobusy, ich elektryczne taksówki, elektryczne, tak, pojazdy, które zbierają śmieci. Więc to jest to wsparcie, tak? No bo żeby inwestować w technologię, to musi być też na to rynek zbytu i w ten sposób władze lokalne to wspierają. Mówi także regulacje. Proszę, tak, proszę dokończyć, przepraszam. Także regulacje. Do 2035 roku 100% publicznych pojazdów, także w transporcie, tak, w usługach, w
karetki pogotowia, tak, samochody używane przez policję, śmieciarki i tak dalej, mają być pojazdami elektrycznymi. I to zakłada nowy plan dotyczący właśnie pojazdów elektrycznych, nowy plan 15-letni do 2035 roku. Co jest ciekawe, to tutaj właśnie jest taka zmiana, która ma też wpłynąć na te władze lokalne, żeby one wreszcie zaczęły też wpływać na swoje przedsiębiorstwa, żeby one inwestowały w te zielone technologie. To system oceny urzędników lokalnych na podstawie tego, jak oni przyczyniają się do wzrostu efektywności energetycznej swoich prowincji, swoich regionów, a także system oceny przedsiębiorstw państwowych, które realizują te technologie, tak? Oceny urzędników, pani doktor, jak dokładnie wygląda ten system oceny urzędników? On też jest przez WeChat, tak? No, w Chinach urzędnicy, tak, którzy są też członkami partii, są oceniani na podstawie wyników, jakie osiągają, jeżeli chodzi o realizację planów, tych wytycznych rządu centralnego, właśnie które są tak publikowane w planach pięcioletnich i w innych dokładniejszych już sektorowych planach. Więc na tej podstawie, jak oni realizują te plany, do tej pory był nacisk na wzrost gospodarczy, więc odbywał się on kosztem środowiska, ponieważ chińskie prowincje między sobą konkurują i nie obchodziło ich, tak? Ci partyjni urzędnicy kładli nacisk na to, na podstawie czego będą oceniani. A tak teraz właśnie ocena na podstawie, jak oni realizują tą zieloną politykę, jeżeli to będzie też podstawą do oceny ich pracy, no to oni też pewno powinni podjąć takie działania, które do tego się przyczynią. Także te przedsiębiorstwa państwowe też mają być na tej podstawie oceniane. Firmy, które inwestują w zielone technologie, mają też móc otrzymywać preferencyjne kredyty. Tak. Także to są takie narzędzia, które Chiny do tej pory też stosowały w innych technologiach. Tak, tak jak tutaj pan Bogusz też wspominał, Chiny chcą być liderem w tych technologiach, w tych właśnie emerging industries, tak, tych nowych technologiach związanych z ochroną środowiska. Tak, zanim jeszcze zapytam doktora Frontensteina, jak porównuje te narzędzia, które Chińska Republika Ludowa proponuje prowincjom i przedsiębiorcom z tym, co proponuje Unia Europejska w European Green Deal, to jeszcze chcę tylko jednej rzeczy powiedzieć. Mówi pani, że Chiny wydają dużo na naukę i to jest faktycznie, jak się patrzy, nawet porównuje do Polski. Polska niecały 1%, Chiny 2,2% PKB w 2019 roku. To i tak jest daleko na przykład do Korei Południowej, gdzie tam jest ponad 4% na badania się przeznacza, prawda? Ale i tak dość dużo. Państwa wspiera właśnie taką politykę patentową, ale z drugiej strony, jak się patrzy na co się udało z tych patentów, to efektów jest niewiele, że jest bardzo dużo takich narzędzi, ale na razie chyba one nie przynoszą specjalnych efektów, prawda? Nawet jeżeli chodzi o te patenty. Ponad w latach 2005-2015 widziałem taką statystykę, ponad 42 tysiące patentów tylko i wyłącznie w obszarze odnawialnych źródeł energetycznych, głównie jeżeli chodzi o rozwiązania w energetyce solarnej i wiatrowej, ale niespecjalnie to się przekłada na rzeczywiste rozwiązania, które byłyby stosowane w gospodarce. Czy to się zmienia? Czy ma pani podobną ocenę sytuacji? Znaczy, ta ilość patentów rzeczywiście w Chinach jest też napędzana przez politykę państwa, które chce mieć dobre wyniki, jeżeli chodzi o ilość patentów. I trzeba tutaj też pamiętać o tym, że Chiny nie miały tych technologii, dopiero je wypracowują i nakłady na badania i rozwój rosną, a tutaj te wyniki są odłożone w czasie i rzeczywiście nie odpowiadają tym ogromnym nakładom, ale jest to, tak jak mówię, proces inwestycji w nowe technologie jest bardzo obarczony ryzykiem i kosztami i czasem, czasochłonny. Więc myślę, że tutaj po prostu to wymaga wszystko czasu. A jeżeli spojrzymy na firmy, które tak wiodą prym wśród chińskich przedsiębiorstw, które rejestrują patenty międzynarodowe, tak, to mamy tutaj firmy, które pochodzą z dwóch branż. To jest telekomunikacja i półprzewodniki, semiconductors. Także tutaj
Po prostu to wymaga czasu i myślę, że tutaj firma, o której wspominałam, BYD, jest takim liderem, jeżeli chodzi o składanie patenty międzynarodowe z branży motoryzacyjnej. To zanim jeszcze to porównanie do Brukseli, to jeszcze dr Bogusz i za chwilę też przejdę do Państwa pytań, obiecuję, widzę, że już jest ich wiele. Bardzo za nie dziękuję, proszę komentować, pytać, ja za chwileczkę będę zadawał te pytania naszym ekspertom. Pytanie do doktora Bogusza, w jaki sposób Chiny wykorzystują te nowoczesne technologie do walki ze zmianami klimatycznymi, bo patrzymy na nie w taki sposób, że faktycznie jeżeli chodzi o cyfryzację, digitalizację, innowacyjność, 5G, no to tutaj to jest duży konkurent dla Europy i zastanawiamy się, czy w ogóle jesteśmy jeszcze w stanie za nimi nadążyć. W związku z tym pytanie, jak wykorzystują te nowe technologie do walki ze zmianami klimatycznymi? Dobrym przykładem jest tutaj miasto Shenzhen, które szczyci się jako jedno z najnowocześniejszych w Chinach. Jako pierwsze zaczęło walczyć właśnie ze smogiem, który stanowi tam poważny problem. On się przedostawał przez granicę do Hongkongu, to z kolei się przedostawało do światowych mediów. Zwalczano to właśnie jakby za pomocą trzech narzędzi. Pierwszym to była budowa nowoczesnej elektrowni atomowej, która zaczęła dostarczać energię, czystą energię do Shenzhen. Drugim ruchem było właśnie postawienie na samochody, pojazdy elektryczne w mieście, przede wszystkim wymiana taksówek, autobusów, całej floty pojazdów, która ma służyć do transportu miejskiego na elektryczne. A trzecim krokiem było wyrzucenie brudnego przemysłu. Tylko że ten brudny przemysł nie zmieniono go, nie zlikwidowano go, tylko przeniesiono go, nakazano mu się przy przeniesieniu w głąb do innych prowincji, w głąb chińskiego interioru. To był ruch, który naprawdę poprawił jakość powietrza w Shenzhen. Wszyscy zachwalają. Ale globalnego nie. Ale globalnego nie, bo po prostu problem wypchnięto, rozwiązano ten problem częściowo, a częściowo go po prostu wypchnięto do innych prowincji, gdzie ten brudny przemysł się po prostu musiał przenieść. I to jest niestety ten problem, że w niektórych częściach Chin udaje się odnieść poważny sukces, właśnie wypychając problem do biedniejszych prowincji, do chińskiego interioru. To powoduje, że z kolei ten interior zaczyna mieć poważne problemy i on już nie ma gdzie dalej wypychać tego problemu. Pewnym rozwiązaniem jest tendencja przenoszenia brudnej produkcji do Afryki, do państw tam powiązanych. To jest kolejny taki ruch. No właśnie, ale globalnie na tym nie korzystamy i to też do pytania od razu do tego, czy ta chińska transformacja zielona, ona zakłada, że to się tylko i wyłącznie wydarzy na terytorium Chin, czy to w ogóle ma dotyczyć całej polityki państwa i przedsiębiorstw, które oczywiście są bardzo uzależnione od polityki państwa, czy to ma tylko i wyłącznie dotyczyć obszaru Chińskiej Republiki Ludowej. Czy też się właśnie jest szansa na to, że coś się zmieni, jeżeli chodzi o funkcjonowanie chińskich przedsiębiorstw, na przykład w Afryce albo w innych krajach azjatyckich? Zmieni się, jeżeli lokalne rządy i lokalne społeczności będą kładły nacisk i będą wywierały presję polityczną, to się zmieni, ale jeżeli bez tego to nie, bo partia jest zainteresowana tylko Chinami i zdobyciem legitymizacji wewnętrznej. Jeżeli nie spotykają się działania chińskich firm brudzących, prowadzących nieczystą produkcję w innych krajach ze sprzeciwem lokalnych społeczności czy lokalnych rządów, to nie. W tej debacie także chodzi o to, żebyśmy powiedzieli, jak wygląda chińska strategia zrównoważonego rozwoju, ale to, o czym pan przed chwileczką powiedział, że wypychanie z jednego ośrodka przemysłowego dużego, miejskiego, urbanistycznego na prowincję, w głąb terytorium, no to tak naprawdę powiększa chyba te różnice w rozwoju. Nie ma co mówić chyba o zrównoważonym rozwoju w Chinach poprzez tę zieloną transformację, bo te różnice mogą się tylko powiększać. Czy odnoszę złe wrażenie? Znaczy myślę, że to jest trafna obserwacja. Problem, sami Chińczycy, chińscy eksperci przyznają, że tak naprawdę Chiny mają ten problem, że jest ogromne strukturalne pęknięcie w kraju. Mamy około 1/3 terytorium, populacji, która można uznać za średnio rozwiniętą i mamy tak naprawdę 2/3, która jest wciąż państwem rozwijającym się. Jeżeli będziemy próbowali prowadzić politykę, która będzie nakierowana na tą 1/3, to się będzie odbywało wciąż kosztem tych 2/3. Jeżeli nakierujemy ją na poprawę funkcjonowania tych 2/3, to będzie musiało się odbić kosztem tej 1/3 funkcjonujących na lepszym poziomie i to zawsze rodzi napięcia polityczne i to też jest jakby powodem pewnego
niezdolności decyzyjnej reżimu, w którym kierunku pójść i tak naprawdę odwlekania tych poważnych strategicznych decyzji, czego mamy obecnie, jakby jesteśmy tego świadkiem. Nawet to odbicie, o którym Pan mówił na samym początku, gospodarcze, które w czasie pandemii można uznać za pewien sukces, odbyło się kosztem petryfikacji problemów i odkładaniem ich rozwiązania na późniejszy czas. Wrócę jeszcze do tych innowacyjnych rozwiązań, bo mówi Pan, że Chiny są krajem rozwijającym się, to jest wszystko prawda, ale z drugiej strony jako kraj rozwijający się znajdują się od kilku lat w rankingach innowatorów. Pani doktor McCaleb chyba to potwierdzi, bo się też tym zajmuje naukowo, że oni prześcigają Kanadę w rozwiązaniach innowacyjnych. To oprócz walki ze smogiem, jak jeszcze wykorzystują te innowacyjne rozwiązania w tej zielonej transformacji, jakie mają plany, bo z jednej strony widzimy, że są w stanie kontrolować naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o pandemię, poprzez to, że wszyscy muszą się legitymować profilami w różnych aplikacjach na swoich smartfonach, wchodząc do supermarketu, strażnik jest w stanie widzieć, czy ktoś jest już zaszczepiony, czy nie, czy jest na kwarantannie, są w stanie bardzo dobrze kontrolować swoich obywateli, co oczywiście także bardzo wpływa na prawa obywatelskie Chińczyków, to już jest naprawdę Orwell, powoli jak się śledzi też, w jaki sposób teraz ta pandemia została wykorzystana do tego, żeby kontrolować swoich obywateli. Czy są też tak samo skuteczne w wykorzystywaniu tych innowacyjnych rozwiązań w zwalczaniu skutków zmian klimatycznych, oprócz smogu? To ja myślę, że to się... Znaczy generalnie to, o czym Pan mówi, ten chiński Orwell, zbieranie wszelkich danych o indywidualnych obywatelach, wrzucanie ich do big data i analizowanie jest elementem polityki gospodarczej państwa. Państwo chce wykrywać, wiedzieć, jaka jest aktywność gospodarcza całej populacji w skali makro i móc w jakim stopniu wpływać na zachowania obywateli na poziomie indywidualnym, właśnie wykorzystując sztuczną inteligencję i analizę big data. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie z punktu widzenia zarządzania, ale mocno uderza w prywatność, w swobody obywatelskie i pytanie jest, w jakim stopniu ubezwłasnowalnia społeczeństwo i w dłuższej perspektywie czasu zaowocuje jego ubezwłasnowolnieniem, jakby zatraceniem innowacyjności. To są pytania, na które ja nie znam odpowiedzi i będziemy pewnie przez lata dyskutowali o tym i dopiero w pewnej dłuższej perspektywie czasu będziemy mogli zobaczyć tego efekty, ale na pewno władze próbują to wykorzystać, żeby zobaczyć, jakie zachowania ludzi wpływają na ich zachowania, na przykład wyrzucania śmieci, segregację, podróże, przemieszczanie się, jakie środki wykorzystują do przemieszczania się. I jednym elementem z tych analiz jest sprawdzenie, jak to można zmienić, jak można wpłynąć na zachowania ludzi na poziomie jednostkowym, żeby na przykład mniej śmieci, żeby ich zmusić do segregowania śmieci i tak dalej, i tak dalej. Ale rozumiem, skoro Pan mówi, że kontrola obywateli, taka ogromna, ma właśnie służyć także do tego, żeby skorzystała na tym gospodarka. Jest z drugiej strony partia komunistyczna, albo właściwie z tej samej, mówi o stworzeniu cywilizacji ekologicznej. To czy celem partii jest stworzenie ekologicznego Chińczyka? Celem partii jest przetrwanie reżimu i jeżeli stworzenie przy okazji zielonego Chińczyka jej pomoże w utrzymaniu władzy, to tak. Jeżeli nie, to nie. Proszę pamiętać, że priorytetem jest zawsze utrzymanie władzy przez partię komunistyczną i uzyskanie legitymizacji wewnętrznej. Jeżeli stworzenie zielonego Chińczyka, jak to Pan ładnie określił, będzie krokiem w tym kierunku, czyli jakby pozwoli pod przykrywką walki o zieloną energię, o zieloną przyszłość, o zieloną planetę zwiększyć kontrolę partii nad życiem ludzi, to tak. Ale to jeszcze tylko muszę dopytać, zanim jeszcze idę do Brukseli, to jak to jest? To partia reaguje na to, co się dzieje w społeczeństwie, czy kreuje zmiany w społeczeństwie? No bo na podstawie tego. To jest jedno i drugie. Partia ma taką doktrynę, której mówi, że z jednej strony próbujemy kreować zachowania społeczne, próbujemy kreować
postawy społeczne, ale nie jesteśmy w stanie ich kreować do końca, więc musimy się liczyć do pewnego stopnia z opinią publiczną. I to jest takie dwukierunkowe działanie i partia potrafi się ustąpić i ugiąć pod wolą opinii publicznej, ale z kolei za każdym razem uczy się i doskonali swoje narzędzia kształtowania opinii publicznej i jest w tym coraz lepsza, trzeba to partii przyznać. Opinie publiczne, ma pan na myśli nastroje społeczne, no bo opinii publicznej tak. Jako takiej niezależnej od partii nie ma, prawda? Znaczy ona jest, ja bym tak nie przekreślał, że tej opinii publicznej nie ma, ona jest. Partia nawet jeżeli cenzuruje na przykład dyskurs w internecie, to nadal kataloguje, analizuje te dane, te wpisy, które sama usunęła, które sama ocenzurowała, to nadal je analizuje pod punktem widzenia tego, co generuje niezadowolenie społeczne. Dyrektor Freudenstein, jak pan słucha o tych rozwiązaniach, które proponuje, nie myślę o tych orwellowskich, tylko o tych bardziej technicznych, innowacyjnych, jeżeli one mają pomóc tej zielonej transformacji i porównuje pan z tym, co mamy w European Green Deal, to jest pan zazdrosny, że Chińczycy mają lepsze pomysły? Nie, mówiłbym, że w przeciwieństwie do technologii telekomunikacyjnych 5G i do sztucznej inteligencji i tak dalej, w dziedzinie rozwiązań ekologicznych Europa nie musi się bać konkurencji Chin i chińskich firm. Także tu no z jednej strony możemy współpracować z rządem Chińskiej Republiki Ludowej na rozwiązaniach globalnych, a po drugie, z drugiej strony oczywiście możemy oferować rozwiązania, możemy oferować produkty, narzędzia do rynku chińskiego i mamy nadzieję, że właśnie tam jesteśmy konkurencyjni. Czyli wiemy, że jesteśmy konkurencyjni, gdyby warunki są do wolnej konkurencji i tu leży, że tak powiem, problem obecnych stosunków gospodarczych z Chinami, bo te warunki dotychczas były bardzo nierówne. Rynek chiński dla produktów europejskich jest ochroniony, jest w niektórych dziedzinach zamknięty. Chińskie firmy konkurują z środkami, z instrumentami nie fair, że tak powiem, z naszej perspektywy. I tu trzeba negocjować. Mamy teraz umowę z Chinami na temat inwestycji, a będziemy mieli w przyszłości też umowę na temat bardziej równego polu do gry w sprawie konkurencji z tymi firmami chińskimi. Nie? A tu, jeśli mówimy o problemach naszych przedsiębiorstw na rynku chińskim, to właśnie w tej dziedzinie istnieją. Ale powiedzmy, nasza innowacja w Europie nie jest problemem tutaj. Ale z drugiej strony, panie dyrektorze, jak się patrzy na przykład niemiecką prasę, to jest okładka Der Spiegel sprzed 3 lat i ten tekst Xinglai, chociaż boję się mówić po chińsku przy doktorze Bokuszu i przy pani doktor McCaleb, w każdym razie Xinglai to znaczy obudźcie się, przebudźcie się. I ten artykuł wtedy wywołał też no, takie trochę przebudzenie się, ale w zasadzie nie zmianę polityki w Niemczech czy w ogóle w Unii Europejskiej. 2 tygodnie temu ten sam Der Spiegel z kolei taką okładkę też zaprezentował, pokazującą, jak ofensywna jest polityka chińska w tych wszystkich rozwiązaniach gospodarczych. To pytanie do pani dr McCaleb. Faktycznie jest tak, że my tutaj nie musimy się obawiać tej innowacji chińskiej i że nasze rozwiązania, które mamy i technologię, którą mamy, jest lepsza, jeżeli chodzi o zieloną transformację? No to jeżeli chodzi o nasze innowacje, to jesteśmy silniejsi, ale oczywiście działając na chińskim rynku musimy sobie zapewnić tak ochronę tych naszych technologii.
Więc tutaj jest też ten problem. Pani doktor, ale jak to zrobić? Bo o tym jest mowa od bardzo dawna. Czy ma pani taką nadzieję, że ta umowa, o której przed chwileczką wspomniał Roland Freudenstein, czyli ta umowa inwestycyjna CAI, ona została wynegocjowana pod koniec ubiegłego roku, nie jest ratyfikowana, bo teraz przyszło do państw członkowskich, ale czy ona daje gwarancję europejskim przedsiębiorcom no, łatwiejszego funkcjonowania na chińskim rynku, czy to jest znowu gra na czas ze strony chińskich władz? Na pewno jest to troszeczkę poluzowanie ze strony chińskiej, ale z drugiej też strony to na pewno jest jakaś taka gra na czas. I tutaj Chiny nie są tutaj, ta strategia nie jest niczym nowym. To Japonia też prowadziła taką strategię, zupełnie była jeszcze bardziej oczywiście zamknięta w ogóle na inwestycje zagraniczne. Chiny tutaj miały inną strategię, ale teraz też chronią oczywiście dostępu do tych strategicznych sektorów. I z tego, co widać, to te chińskie technologie są coraz lepsze, ale wciąż, tutaj wracam do tego przykładu elektromobilności, tak, elektrycznych samochodów w Chinach. Wciąż pomimo, że mamy trzy firmy, które są ogromnymi dostawcami baterii do elektrycznych samochodów, to wciąż brakuje im tych kluczowych technologii. I teraz właśnie niedawno dowiedzieliśmy się o tym, że Toyota utworzyła takie specjalne joint venture z pięcioma chińskimi producentami samochodów, aby wypracować technologię samochodów elektrycznych, a Volkswagen i Toyota też zostały wybrane przez Pekin jako te dwaj liderzy w swoich regionach, którzy mają właśnie konkurować na rynku samochodów elektrycznych w Chinach, a jest to ogromny rynek i pole do eksperymentowania i testowania tych technologii. I widać, że no jednak Chińczycy no mają ambitne cele, ale osiągnięcie tych celów, jeżeli chodzi o samowystarczalność technologiczną i stworzenie własnych, niezależnych technologii, to jeszcze zajmie dużo czasu, bo też jeżeli chodzi o samochody elektryczne, tutaj jest dużo niepewności, jeżeli chodzi o ich powstawanie i funkcjonowanie. To można jeszcze o tym trochę powiedzieć, ale co chciałam tutaj zaznaczyć, że też wypracowana jest równolegle inna technologia, która opiera się na wodorze, tak? Jeżeli chodzi o to paliwo, bardziej jeszcze czyste niż elektryczne samochody. Mhm. Jeżeli mógłbym Panią poprosić o rozwinięcie tego tematu, jak już Pani zaczęła mówić, dlatego że profesor Niżnik pyta, jak dalece są rozwinięte w Chinach prace nad wykorzystaniem wodoru. Nie tylko w elektromobilności samochodów, pojazdów osobowych, ale też w ogóle przy okazji innych pojazdów. Jak to Pani ocenia? Jak wodór jest wykorzystywany w tych innowacyjnych technologiach? Tutaj w Chinach wydaje mi się, nie jest to jeszcze ta technologia tak bardzo rozwinięta. Z tego co wiem, to Toyota ma tą technologię bardziej wypracowaną i właśnie tutaj ma być współpraca też Toyoty w tym zakresie, aby stworzyć tą technologię tak we współpracy z Chińczykami. Ale jest o tym mowa właśnie w tym planie najnowszym, 15-letnim, dotyczącym tych nowych elektrycznych pojazdów. Także to jest na pewno cel długofalowy. Czyli rozumiem, że Chińczycy, tak jak Volkswagen, raczej na elektromobilność niż na wodór stawiają, ale teraz też orientują się, że być może warto postawić na oba te rozwiązania. No wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chodzi o te technologie, nadal mamy dużo niepewność, tak? Te baterie do samochodów elektrycznych, z tego co czytałam, nadal nie ma pewności, czy one będą bezpieczne, tak? Problem z recyklingiem zużytych baterii też występuje, więc to obciążenie dla środowiska też jest duże, a poza tym w produkcji tych baterii wykorzystywane są minerały, surowce, które są zlokalizowane w niewielu miejscach na świecie, a więc też tutaj powoduje to zagrożenie dla bezpieczeństwa w produkcji tych baterii. Więc na pewno Chińczycy tutaj, dbając o swoją taką niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, chcieliby być całkowicie niezależni, tak?
To jest, no, czyli tak jak dr Bogusz wcześniej mówił, że ta zielona transformacja ma także oczywiście na celu uniezależnienie się energetyczne. Wracam jeszcze do Brukseli, do Rolanda Frondensteina. Z jednej strony, jak słyszymy o tym, że Chiny zmieniają kurs na zielony, no to wyobrażam sobie, że w Unii Europejskiej to wywołuje entuzjazm, dlatego że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że tylko globalne rozwiązanie jest w stanie zmienić sytuację. Ale z drugiej strony też chyba, panie dyrektorze, to brzmi trochę jak wyzwanie, no bo oni to robią właśnie po to, żeby też swoje nowe technologie, i o tym też Michał Bogusz mówił, żeby też wejść ze swoimi standardami. Czy to nie jest takie też rzucanie rękawicy europejskim przedsiębiorcom, europejskim innowatorom, że wchodzimy także na tę ścieżkę konkurencji o te innowacyjne rozwiązania w zielonych technologiach? No nie. Ja, no po pierwsze, to prawda, że jesteśmy zadowoleni, jeśli w ogóle coś się rusza poważnie w Chinach na temat ekologii. To po pierwsze, bo to no, Chiny w tej chwili, jak my mówimy teraz, to jeszcze najbardziej, no, że tak powiem, przepraszam, brudną gospodarką całego świata. Tak? Także to nie ma wątpienia. To dobrze, że oni idą w dobrym kierunku, ale to jeszcze leży przed nimi. Tak. 28 jeszcze droga. A teraz co do wejdę w słowo, powiem tę liczbę. 28,5% emisji CO2 to są Chiny dzisiaj, cały czas. Tak, dokładnie. Więc to jest coś dobrego, że oni się temu poświęcą. Okej. A co do konkurencji, co do rękawiczki, no bardzo proszę. No, jak powiedziałem, to myślę, że Europa jest nadal prowadzącą siłą w technologii zieloną na całym świecie i Stany też nie są takie złe. Także tu cały Zachód nie musi się bać konkurencji, pod warunkiem, że warunki są fair konkurencji. Nie? I tu jest główny problem. Nie to, że Chińczycy teraz robią postępy w zielonych technologiach. To nie jest problem. Problem polega na tym, czy oni pozwolą fair konkurencję na rynkach swojego kraju. Ale znamy odpowiedź na to pytanie, panie dyrektorze, że nie pozwalają. Nie ma, mówię, że znamy odpowiedź, że nie ma fair tej konkurencji, nie ma fair. I znamy odpowiedź na to. To jak sobie z tym poradzić mają europejscy przedsiębiorcy, amerykańscy przedsiębiorcy? No w pewnym momencie trzeba poważnie myśleć o tak zwanej obronie trade defense, nie? Obronie handlową. I to znaczy, że o ile my powiedzmy nie lubimy protekcjonizmu handlowego, to w pewnych sytuacjach to trzeba wprowadzić zasadę tit for tat i jeśli rynek chiński jest zamknięty dla naszych produktów, no to będzie jakaś odpowiedź. No. To samo pytanie zadałem Dawidowi Merkle z Fundacji Konrada Denauera w Berlinie. Jak Niemcy patrzą na to wyzwanie? Z jednej strony dobrze, że Chińczycy dołączają się do tego zielonego korowodu, ale z drugiej strony stają się coraz większym konkurentem, także dla bardzo wielu niemieckich firm, nie tylko tych dużych, ale także średnich, jeżeli chodzi o nowe technologie. Proszę posłuchać, jak mówi Dawid Merkle z Fundacji Adenauera, jak odpowiada na to wyzwanie, które stoi przed niemieckimi przedsiębiorcami. Genau, das sind eigentlich zwei Aspekte, die wir da, glaube ich, in den Vordergrund stellen müssen. Zum einen der, was passiert eigentlich allgemein gerade auf dem chinesischen Wirtschaftsmarkt? Weil wir haben jetzt natürlich ganz frisch dieses CAI-Abkommen zwischen den EU-Ländern und China, zumindest eben in einer Version, die jetzt den Ländern vorgelegt wird. Es ist noch nicht ratifiziert, es wird auch noch lange dauern, bis es durch ist. Wo man eben auch Möglichkeiten hat, also besseren Zugang hat, eben auch als europäischer Akteur, dann eben auch Zugang zu Ausschreibungen auf dem chinesischen Markt zu bekommen. Das muss man sich aber alles tatsächlich noch im Detail anschauen, weil vieles
schriftlich sozusagen eher noch allgemein ausgedrückt ist und so ein paar Bereiche natürlich in den Vordergrund gestellt hat. Was wir aber wirklich in den letzten Jahren schon auch gesehen haben, ist, dass China, die chinesische Regierung eine industriepolitische Agenda führt. Das heißt, Technologien werden ganz gezielt im Ausland angeworben und sozusagen Unternehmen mit ins eigene Portfolio genommen, um das Ganze eben dann auch vor Ort einbringen zu können. Und wo es aber dann eben schwierig geworden ist, da auch glaubhaft darzustellen, dass eben ausländische Wirtschaftsakteure, Unternehmen da gleichberechtigt wirklich agieren können, sondern dass man sich wirklich auf chinesischer Seite eben da diese Kompetenzen selber aneignet, um sie dann eben auch ja selber den eigenen Markt dann abdecken zu können. Also diese Tendenz, die ist eben nach wie vor da. Und wir sprechen eben, wenn wir von unserem handelspolitischen Beziehungen mit China ausgehen, auch von zwei komplett verschiedenen Wirtschaftssystemen. Wir haben zum einen eben bei uns die freien Marktwirtschaften, die eben mit einem staatskapitalistischen System konkurrieren und wir eben überhaupt keine Transparenz haben bei vielen chinesischen Akteuren, gerade eben auch aus dem Energiemarkt, wie eben auch ihre finanziellen Ressourcen sozusagen, woher sie kommen und wie sie dieses Geld sozusagen auch uneingeschränkt dann eben einsetzen können, um andere Wettbewerber praktisch auch vom Markt zu trennen. Also da gibt es eben sehr, sehr viel Fragen, die tatsächlich geklärt werden müssen. Ein zweiter Punkt, der aber auch ganz wichtig ist, China investiert sehr, sehr viel in Innovation. Das heißt, diese Industriepolitik hat ja eben auch ganz klar das Ziel, eigene Unternehmen weltweit wettbewerbsfähig zu machen. Und das ist schon was, wo wir eben auch als Europäer zumindest nicht den Anschluss verlieren dürfen, weil wir, glaube ich, gerade im Umwelttechnologiebereich, da spreche ich natürlich auch für viele Unternehmen aus Deutschland, für viele Mittelständler, die da weltweit sozusagen wichtige Produkte eben auch auf den Markt bringen und da nach wie vor eben auch eine wichtige Rolle spielen. Aber man darf eben, man darf nicht sozusagen in diesem Wettbewerb ins Hinterrad oder ins Hintertreffen geraten, sondern wir müssen als Europäer ganz klar schauen, dass wir eben auch in diesem Bereich Innovationspolitik fördern und das geht eben auch ganz stark eigentlich nur, wenn wir zusammenarbeiten und jetzt nicht sozusagen versuchen, da unsere eigenen Ideen oder Interessen unabhängig voneinander nur durchzusetzen. Czyli jasny apel o jedną politykę wobec Chin. No to krótkie pytanie polityczne w tej gospodarczej debacie do Rolanda Frontensteina jeszcze. To jest możliwe w ogóle, taka jedna polityka wobec Chin, bo mówi pan o tym, że być może trzeba będzie zastosować rozwiązania protekcjonistyczne. To, o czym przed chwilą mówił Dawid Merkle, no to jest rzeczywistość przedsiębiorców od bardzo wielu lat. Wielu z nich nie rozumie, dlaczego Chińczycy mogą kupić wszystko w Unii Europejskiej, a oni muszą wchodzić w joint venture, nie mają dostępu do wielu sektorów, farmaceutycznego, ubezpieczeniowego, bankowego. Czy może rozwiązaniem byłoby to, gdyby się w końcu udało w Unii Europejskiej wypracować jedną politykę wobec Chin, bo wtedy Chińczykom trudniej by było odpowiadać sceptycznie na te żądania Europejczyków i europejskich przedsiębiorców, żeby szerzej otwierali swój rynek i żeby bardziej grali fair, jeżeli chodzi o konkurencję gospodarczą. No jasne. Jednolite stanowisko wobec Chin moim zdaniem jest kluczem do rozwiązania tych zagadnień, które rysowane były przez Dawida Merklego. I powiem nawet więcej. Europa sama, nawet jeśli jest jednolita, nie ma szans w tej konkurencji systemowej, bo o to naprawdę chodzi z Chinami, tylko razem ze Stanami Zjednoczonymi. Jest szansa teraz na to z administracją Joe Bidena? Dokładnie. Chciałem powiedzieć, że teraz mamy tą szansę. Jestem przekonany, że nie do samego końca, nie stuprocentowo będziemy się zgodzić nawet z nową administracją amerykańską. Ale trzeba zdefiniować centralne punkty. Taki centralny obszar wspólnych strategicznych interesów. I ta sprawa bardziej zrównoważonego dostępu do rynku i bardziej fair warunków konkurencji i w Chinach, i na Zachodzie, to właśnie jest jednym z tych centralnych punktów. I jeśli nie
dojdziemy do zgody z władzami chińskimi, no to właśnie, jak mówiłem, to musimy też niestety w niektórych sektorach będziemy zmuszeni do zamknięcia własnego rynku dla chińskiej konkurencji. To jest jakby, no, to jest broń ostatecznej możliwości, ale nie ma innego wyboru. Jeśli to się nie uda umówić i wynegocjować z Chinami. A czemu się jeszcze do tej pory nie udało tej jednej polityki wypracować i kto tutaj jest no, największym problemem? Bo z jednej strony widzimy, jest ten format 17+1, mówiliśmy o nim na początku. Chiny próbują rozgrywać, przyciągając do siebie kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, no ale z drugiej strony mamy także duże państwa Unii Europejskiej, jak Niemcy, jak Włochy, jak Francję, które też chętnie robią w pojedynkę deale z Chinami. Tak, to jest, szczerze powiem, pozycja rządu niemieckiego i niemieckiej gospodarki jest fatalna. Zaczynam moją krytykę przez własny kraj, bo to jest bardzo krótkowidzące, nie? Znaczy na krótszą metę oczywiście to są ogromne profity, nie? To są ogromne zyski dla gospodarki niemieckiej, dla eksporterów samochodów i tak dalej. Tylko, że ta tendencja do bilateralizmu, do dwustronnych umów strategicznych z Chinami jest ogromnym, skończy się z ogromnym kosztem, jak to chodzi o naszą siłę negocjacyjną jako Unia Europejska w całości. No dobrze, to są Niemcy, ale to oczywiście nie jedyny kraj w Unii Europejskiej, który gra z tymi możliwościami dwustronnych relacji z Chinami. Są inne wypadki, pan już mówił o 17+1, chociaż tam entuzjazm trochę zmniejszył ostatnio. Są Węgry na przykład, które mają zupełnie prochińską politykę, nawet podejrzewam, że ma to element jakiejś ideologii ze strony Viktora Orbana. No i mamy oczywiście Francję, która widzi siebie jako partner trochę bardziej strategiczny Chin. No i Chiny i Chińczycy i partia komunistyczna doskonale rozumie rozegrać te różne kraje Unii Europejskiej, ale jak powiedziałem, na dłuższą metę to kończy się fiaskiem dla wszystkich. Także ja tutaj apeluję trochę do bardziej strategicznego myślenia i zaczynam właśnie z własną stolicą Berlin, bo tam widzę fatalne tendencje w tej chwili. No miejmy nadzieję, że tak naprawdę, jak to się często w Unii Europejskiej zadzieje, chociaż właściwie nie chcę powiedzieć, że mam taką nadzieję, ale że kryzys powoduje, że Europejczycy zbierają się bliżej siebie i odpowiadają na zagrożenie wtedy szybciej, mając jedną politykę. I być może to jest jakiś przejaw kryzysu. Pytanie do pani doktor i do pana doktora Bogusza też, bo Dawid Merkel mówił o tych dotacjach. Czy my w ogóle wiemy, czy wy wiecie, jak przeglądacie dokumenty, obserwujecie politykę, jakie to są sumy dokładnie? Ile pieniędzy państwowych dotacji dostają na przykład koncerny, które właśnie produkują te zielone rozwiązania? Czy jest odrobina w tym transparentności? Czy można to sprawdzić, jakie to są pieniądze i na podstawie jakich kryteriów one są przyznawane tym firmom? Doktor Michał Bogusz. Jest szereg mechanizmów, które są wykorzystywane w Chinach do subsydiowania różnego rodzaju przemysłów, nie tylko zielonego. Jest trik robiony przy eksporcie, kiedy chińskie firmy muszą zapłacić VAT, bo w Chinach VAT płaci się na samym początku, to nie ostatni odbiorca, a producent jakby uiszcza VAT. I płacą ten VAT, a przy eksporcie ten VAT jest do nich zwracany, ale po innych kursie jest przeliczane to, co płacą, a po innym kursie to, co jest im zwracane, i to jest kurs o wiele bardziej korzystniejszy przy zwrocie, czyli płacą mniej, a dostają później więcej za towar wyeksportowany. To już jest taki prosty mechanizm, który pozwala subsydiować eksport. Jest oczywiście subsydiowana produkcja. Wiemy, jakie to są wartości rocznie na przykład? Czy jesteśmy w stanie to powiedzieć?
A czy z tego co wiem, to jest na VAT-ie, to są 2-3 punkty procentowe zazwyczaj dana firma zyskuje na tym, czyli tak jakby na produkcie, który eksportuje, może zyskać nawet do 2 punktów procentowych zysku właśnie na tej sztuczce z VAT-em. Do tego dochodzi subsydiowanie energii, subsydiowanie przez lata była subsydiowane paliwo, to oznaczało, że koszty transportu wewnątrz Chin były mniejsze, jest subsydiowanie nie produkcji energii elektrycznej, to jest subsydiowanie takie pośrednie. Bezpośrednie polega na tym, że można tanio pozwolić wykupić komuś grunt. To nie jest wykup gruntu, ale wykupienie dzierżawy użytkowania gruntu. Oczywiście mamy cały sektor dumpingu socjalnego, który pozwala, że przez lata zanim producenci mogli zaniżać pensje i tak dalej, i tak dalej. Przez lata władze. To się zmieniło, trzeba przyznać, w ostatnich latach, ale przez lata chińscy przedsiębiorcy po prostu nie odprowadzali składek społecznych czy socjalnych, a władze przymykały na to oko. Więc jakby zdolności reżimu do dawania forów swoim są ogromne i jest, w większości z nich jest bardzo trudne do wychwycenia i obliczenia, w jakim stopniu one są stworzone, ale ja przez lata, mieszkając w Chinach, byłem w stanie zauważyć kilkanaście różnych rodzajów sposobu subsydiowania bezpośredniego, ale przede wszystkim pośredniego dla chińskich firm. No i, to, i myśli pan, że wtedy europejscy przedsiębiorcy mają w ogóle z nimi szansę? Nie. Jak Europa... Dziękuję bardzo, nie. Do widzenia. Dziękuję państwu. No to co Europa może zrobić, niech pan powie. Ja myślę, że nie ma co sensu odkładać w nieskończoność sięgnięcia po twarde realia, i trzeba zacząć po prostu zamykać swój rynek. Decoupling może nie jest popularnym słowem, zwłaszcza, że było nadużywane przez byłego, ze szczęścia już, prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale ta polityka, którą on tak naprawdę nie wymyślił, ale jakby wykorzystał dla swoich celów, jest moim zdaniem prędzej czy później nieunikniona i im prędzej zaczniemy ją wprowadzać, tym ona będzie dla nas mniej kosztowna, ale trzeba sobie powiedzieć, że zatrzymanie niebezpiecznego wzrostu dla Zachodu, Chin nie będzie tanie, będzie kosztowne, bolesne, ale im prędzej zaczniemy go wprowadzać, tym będzie ono dla nas tańsze, bo im dłużej będziemy z tym zwlekali, czekali, tym będzie nas to bardziej kosztowało i będzie jeszcze bardziej bolesne. To proszę jeszcze to wyjaśnić, decoupling, na czym ona by, ta polityka rozłączenia miałaby polegać, czy na taryfach właśnie celnych, na cłach, czy tutaj ma pan coś innego na myśli jeszcze? Przede wszystkim ograniczenie przepływu technologicznego. To nie jest tak, że Chiny są w stanie funkcjonować bez zachodnich technologii, nie są. Co prawda partia i Xi Jinping wyznaczyli cel, jakim jest samodzielność technologiczna, ale ona nie jest wcale taka prosta do osiągnięcia i ta perspektywa jest dosyć daleka. To jest jedno. Drugie to skrócenie łańcuchów dostaw, przeniesienie części produkcji, jeżeli nie do Europy, to przynajmniej do państw bliżej nas się znajdujących, zwłaszcza produktów, które wymagają, są z punktu widzenia strategicznego dla nas niezbędne. No nie może być taka sytuacja, że nagle wybucha pandemia, a my jesteśmy uzależnieni od importu maseczek chirurgicznych z Chin, a Chiny wstrzymują ich eksport tego produktu. No nagle się okazuje, że jeden z podstawowych produktów nie jesteśmy w stanie go produkować dla zabezpieczenia własnej populacji. I trzeba zidentyfikować sektory strategiczne, które muszą być ulokowane w Europie lub w państwach bezpiecznych z naszego punktu widzenia. Trzeba w jakiś sposób uregulować kwestie transatlantyckie, które mają swoje poważne problemy i one do jakiegoś stopnia mają problemy strukturalne. Kwestie podatku od spółek technologicznych amerykańskich, kwestia kosztów, które Amerykanie ponoszą na przykład za bezpieczeństwo w Europie i tak dalej, i tak dalej. To nie są łatwe decyzje. Nowa administracja ma okienko. Kto wie, może ostatnie okienko, żeby te kwestie uregulować z Europejczykami. Czy jest wola ze strony Europy, żeby to uregulować, nie wiem. Tutaj może pan dyrektor będzie więcej powiedzieć. Ale na pewno jest to, trzeba mieć świadomość, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie uregulować z Chińczykami, ponieważ ze względu na charakter tego reżimu, jego cele, dalekosiężne cele strategiczne, one nie będą nigdy takie same jak nasze,
w efekcie no, musimy mieć świadomość, że pewne ruchy muszą być wykonane, ale one nie będą darmowe i będą się wiązały z poważnymi kosztami. No i zawsze pytanie jest też takie, jak wchodzi się na taką ścieżkę konfrontacyjną z Chińczykami, kto dłużej wytrzyma te konfrontacje? Oni nie mają społecznej. Ja bym powiedział inaczej. Pytanie, czy oni nie są na tej ścieżce już od dawna z nami, tylko my o tym nie wiemy, czy nie chcemy tego wiedzieć. Tylko pytanie, czy też nie za późno już na nią wchodzimy. Już oddaję głos Rolandowi Freudensteinowi. Właśnie, proszę od razu odpowiedzieć na te konkrety, czy Europa byłaby gotowa je podjąć wspólnie z Joe Bidenem. To jest pytanie na milion euro w tej chwili. Debata trwa, znaki na przykład z takich stolic jak Berlin i Paryż są w tej chwili deprymujące, chociaż patrząc na dyskusję w Brukseli jestem trochę bardziej optymistyczny, ale oczywiście klucz leży w stolicach większych państw członkowskich. Chociaż no, patrząc na przykład na te okładki Der Spiegel, które pan moderator pokazał, ja myślę, że debata w elitach, o właśnie, Xinglai, debata w elitach jest dalsza niż niektóre strategie rządów i wielkiego biznesu. Czyli tu jest dysonans i mam nadzieję, że w przyszłości będzie trochę więcej równowagi, także ta debata, która dzieje się w tej chwili, prędzej czy później rozkłada się na konkretną zmianę polityki rządowej. I jeszcze dwie małe punkty. Po pierwsze powtarzam, że my mamy szansę w ogóle konkurować systemowo z Chinami tylko razem z Ameryką. I to jest kluczowo. Po drugie, to nie jest wzrost Chin jako kraj, który jest niebezpieczeństwem dla świata albo dla demokracji. Nie. To jest wzrost tego reżimu, tego układu obecnego, tej partii komunistycznej Chin, która naprawdę chce stać się pierwszym mocarstwem, który nie kontroluje całego świata, ale jest w stanie wpływować wszystkie te kraje i te sytuacje w innych krajach, które dotyczą interesy chińskie. Nie? Także i póki to jest system komunistyczny, który właśnie skorzysta z takich orwellowskich instrumentów kontroli społeczeństwa, to w naszym interesie nie jest wzrost takich Chin. I to trzeba podkreślać, że tu nie ma rasizmu, nie ma kulturalnej niechęci albo nienawiści do chińskiej kultury, do chińskiego narodu. Tu chodzi o określony system polityczny i przykład Tajwanu pokazuje dokładnie i bardzo jasne, że nie ma niekompatybilności między demokracją liberalną i żywą i kulturą chińską, że to jest mit właśnie, ta niekompatybilność i te podobne wartości azjatyckie i tak dalej, to jest mit hodowany bardzo, bardzo z dużą energią przez Partię Komunistyczną Chin. I z tą partią mamy problem, nie z Chinami jako kraj. No właśnie, chociaż przykład Tajwanu też jest przykład tego, jak po bardzo trudnych, bolesnych terroru właściwie doświadczeniach można zbudować silną demokrację. Chociaż z drugiej strony, jak się patrzy, na ile Unia Europejska wspiera aktywistów w Hongkongu, to można mieć wątpliwości, czy będzie tutaj chciała się opowiadać za ruchami demokratycznymi, nawet jeżeli one by powstawały w większej skali w Chinach. My specjalnie przygotowaliśmy
przygotowując tę debatę, skoncentrowaliśmy się na bardzo konkretnym obszarze, który dotyczy gospodarki, dlatego że dużo się mówi o systemowej rywalizacji, ale z drugiej strony ona może stawać się atrakcyjna dla wielu społeczeństw czy też przywódców krajów, dlatego że w momencie, kiedy widzą, że gospodarka idzie dobrze, tak jak teraz mamy kryzys, wszyscy mają minus, a ci Chińczycy, gdzie ta epidemia się zaczęła, mają na plusie, no to dlatego ta gospodarka jest istotna, bo na końcu to jest ich tak naprawdę karta przetargowa, że oni są w stanie powiedzieć, widzicie, my z naszym systemem jesteśmy w stanie być bardziej atrakcyjni dla obywateli. Pani doktor McCaleb, właściwie już kończąc, ale jeszcze mam dwa pytania z publiczności i za chwilę je Państwu dodam, ale jeszcze w sprawie tych dotacji, bo to jest coś, co ciągle się pojawia w debacie o Chinach. Czy Pani natrafiła w swoich researchach, w swoich badaniach na te sumy? I doktor Bogusz mówił o tych łańcuchach dostaw. Przedstawił taką wizję, że trzeba je przybliżyć do Europy na przykład. Tylko jakby się to miało wydarzyć? Pani zajmuje się ekonomią, innowacyjnością gospodarki, wprawdzie w krajach azjatyckich, głównie w Azji Wschodniej, Chiny, Indie, ale jest też Pani ekonomistką. W związku z tym, jakby to miało wyglądać? No bo to chyba niestety nie będzie działało tak z europejskiej perspektywy, że państwa jakieś powiedzą, zabierzcie część produkcji z Chin i przenieście ją bliżej, no bo ci przedsiębiorcy powiedzą zaraz, no ale nam się to nie opłaca. My wolimy zostać tam, gdzie jesteśmy. I nawet słyszałem od ludzi, którzy zajmują się relacjami gospodarczymi polsko-niemieckimi, że ci, którzy działają na tym pograniczu, proponowali firmom, żeby przenosili część produkcji do Polski albo na przykład do Białorusi, jeszcze zanim doszło do protestów, i słyszeli, wycofajcie się, bo nam wcale nie jest tak źle z tymi Chińczykami. Tanie koszty pracy, korzyści ekonomiczne nadal mamy tam dość duże, dlatego tam na razie zostajemy. Jakby to miało wyglądać, pani doktor? Tak, to zacznę jeszcze od tych subsydiów, tak? To rzeczywiście podczas moich badań natrafiłam jedynie na takie szczątkowe tu i tam informacje, może z konkretnymi wartościami przekazywanych subsydiów przez władze centralne czy też władze lokalne, ale przyznam, że rzeczywiście obliczenie wartości tych subsydiów jest bardzo trudne czy wręcz niemożliwe. I też tutaj taka kwestia, że te subsydia są często przekazywane nie tylko właśnie przez rząd centralny, ale jeszcze przez władze lokalne, więc się po prostu nakładają i są w efekcie bardzo duże i tutaj wspierane są nie tylko przedsiębiorstwa państwowe, ale też ci narodowi czempioni w tych wybranych właśnie branżach, które są wspierane, tych wschodzących branżach w technologiach. A jeżeli chodzi o to przenoszenie łańcuchów dostaw, to rzeczywiście muszę przyznać, tutaj kierowałam taką pracą nad projektem, nad wnioskiem, tak, badawczym, który poruszane były te wątki, tak? Co zrobić, żebyśmy byli niezależni, jeżeli chodzi o łańcuchy dostaw? I pojawiają się takie głosy, żeby chociaż część tej produkcji przenieść w takie miejsca, może nie tylko, są takie głosy bardzo właśnie entuzjastyczne, myślące, że tak się stanie, zróbmy to, ale no właśnie, jest to bardzo ciężkie. Ta infrastruktura przemysłowa w Chinach jest tak rozwinięta, ta skala, te możliwości, że ciężko jest z tych Chin zrezygnować, nawet jeżeli koszty pracy rosną, koszty produkcji rosną. Co robią przedsiębiorstwa, to na pewno część z nich, jeżeli ważnym czynnikiem są koszty produkcji, to przenoszą tę produkcję do innych krajów i tutaj takim dużym beneficjentem w regionie, tak, Azji Południowo-Wschodniej, tutaj takim dużym beneficjentem właśnie tych zmian, tej wojny handlowej jest Wietnam, ale też rządy, na przykład rząd Japonii, a także Tajwanu wprowadziły takie polityki własne, ale to rządy tak sobie wymyśliły i nie wiadomo, czy te biznesy na to odpowiedzą, że oni wesprą te przedsiębiorstwa, jeżeli one przeniosą chociaż część produkcji, czy do Japonii, czy właśnie przeniosą do tych krajów Azji Południowo-Wschodniej, które są mniej nastawione tak, żeby rozproszyć, żeby stworzyć dywersyfikację łańcuchów dostaw. Udało się.
Udało się, pytam Panią, bo Pani doskonale zna ten obszar gospodarczy, udało się tym, że... No to rzeczywiście, tutaj też na tym chcę ugrać, chcą ugrać coś Indie, więc tutaj część firm decyduje się przenieść do Indii, ale to są pojedyncze przypadki, na pewno Tajwan, tutaj wiem, że były firmy, które się przeniosły z powrotem na Tajwan, a także te, które skorzystały ze wsparcia, aby przenieść produkcję do Azji, do ASEAN, tak, do krajów ASEAN. Ale z drugiej strony w tym podcaście, o którym mówiłem... Więc rzeczywiście takie przenosiny się dzieją, tak? Ale z drugiej strony w tym podcaście, o którym mówiłem na początku, Robert Góralczyk tam mówi o przykładzie firmy tajwańskiej, która z kolei zatrudnia robotników w Chinach po znacznie mniejszych kosztach niż to by się wydarzyło na wyspie. I fabryka jest zlokalizowana blisko lotniska, także bardzo szybko można z tej fabryki produkty przesyłać do Tajwanu i one są dalej sprzedawane na zachód do Europy przez Tajwan. Także też nie miałem wątpliwości, że współpraca chińsko-tajwańska ma się tak w najlepsze patrząc na relacje polityczne. Pytanie do Pani od razu, pytanie od Państwa i pytanie od Pana Adama, tutaj mam pytanie, przepraszam, jest ich trochę, wszystkie zadam. Krzysztof Kamieniecki pyta, czy regiony prowadzą proekologiczną politykę, czy jest ona ustanawiana na poziomie centralnym. Jak to wygląda, pani doktor? Jeżeli ktoś z Państwa chce odpowiedzieć, to bardzo proszę się zgłaszać, będę udzielał głosu. Czy tylko centrala, Pekin, czy także poszczególne rządy prowincji mają tutaj swoje oddzielne polityki w tej zielonej transformacji? To jest tak, że rząd centralny wyznacza kierunki, a już władze lokalne mogą te polityki już konkretnie pod swoje warunki, uwarunkowania wdrażać i poszerzać. Także, tak jak mówiłam, była polityka tych pojazdów elektrycznych publicznych, aby 50% z nich to były te pojazdy, a na przykład Szanghaj wtedy wdrożył od razu politykę, że to ma być 80%. Także tutaj te rządy własną politykę wprowadzają i na przykład Szanghaj też i Tianjin wprowadził taką politykę ekonomii, tak, przepraszam, circular economy, tak, o obiegu zamkniętym. I tutaj te poszczególne metropolie same wdrażają te polityki. Także, o czym chciałam powiedzieć, to te centra innowacji, czyli głównie te główne chińskie miasta, one też chcą być atrakcyjne, jeżeli chodzi o inwestorów potencjalnych, którzy przychodzą z nowymi technologiami, ale także jeżeli chodzi o przyciąganie talentów z zagranicy i chcą poprawiać warunki, nie tylko jeżeli chodzi o tak zatrudnienie, pensje, ale te warunki życia w tych miastach, żeby ci profesjonaliści chcieli się z zagranicy przenieść do Chin. I też im samym zależy na tym, żeby to środowisko w ich miastach było jak najlepsze. Czyli taka wewnętrzna konkurencja. Pytanie, jeszcze tutaj jedna opinia od Martunia, 2M na początku i 2A na końcu. Poprawa efektywności energetycznej zależy głównie od samych Chińczyków. Tu tkwi największy potencjał, biorąc pod uwagę efekt skali. Wydaje mi się, że wszyscy się w tej rundzie zgadzamy z tą opinią. Pytanie od pana Wiesława Maceka. Czy nowa zielona polityka jest wyzwaniem także dla Stanów Zjednoczonych? Jak powinna się zachować wspólnota europejska w tej sprawie? Wydaje mi się, że część częściowo już odpowiedział na to pytanie i pan dr Bogusz i Roland Freudenstein, ale czy chcecie panowie jeszcze coś dodać w odpowiedzi na to pytanie? Roland Freudenstein, jak się patrzy na to, co robią Chińczycy w tej zielonej transformacji, na ich te rozwiązania technologiczne w obszarze zielonym, czy to jest także duże zagrożenie dla pozycji amerykańskich firm? No nie, zagrożenie nie, ale powiem, że Europa musi znaleźć wspólną strategię ze Stanami też w tej dziedzinie i skoro mamy Bidena na prezydenta, są na to bardzo dobre szanse w tej chwili.
No i w ostatecznym rachunku to Stany Zjednoczone dzisiaj, nawet po, powiedzmy, antyekologicznej polityki Trumpa, to jeszcze dużo bardziej zieleni niż Chiny. To Europa i Stany Zjednoczone są dużo dalej rozwinięte we wszystkich sprawach ekologicznych niż Chiny. A jak powiem, to wspólna strategia byłaby dobrym pomysłem. Michał Bogusz, czy chce pan coś dodać, czy się pan po prostu zgadza? W procentach się zgadzam. W zeszłym roku poziom zużycia węgla w Stanach Zjednoczonych spadł do poziomu z końca XIX wieku, po szczycie w wieku XX, i to w czasach Trumpa. Wbrew pozorom, to Stany Zjednoczone w tej kwestii nie miały problemu technologicznego czy ekonomicznego, tylko polityczny pod postacią Trumpa, który próbował po prostu zdobywać głosy wśród wyborców, którzy nie do końca rozumieją, co się dzieje w ich własnym kraju, jak bardzo Stany Zjednoczone się pod tym względem zmieniły, jak bardzo tam jest zaawansowana na właśnie odchodzenie od węgla w samych Stanach Zjednoczonych. A Pekin to wykorzystał dla PR-u na skalę, na koniec. Ale niewiele to ma wspólnego z rzeczywistością w terenie, że tak powiem. I na koniec, bo już musimy powoli kończyć, bardzo Państwu dziękuję za komentarze i za pytania, ale jeszcze pytanie do panelistów. Proszę o krótką odpowiedź, ale najpierw zacznę od Berlina, czyli od Dawida Merkle. Prezydent Xi Jinping mówi, że do 2060 roku, 10 lat po Unii Europejskiej, Chiny staną się neutralne węglowo, neutralnie klimatyczne. Czy wierzycie w to, że faktycznie tak się wydarzy? Do tego czasu zostało jeszcze 39 lat, to dość duża perspektywa, ale czy wierzycie w te zapewnienia, że faktycznie Chiny do 2060 roku będą klimatycznie neutralne? Jako pierwszy Dawid Merkle z Berlina. Das ist so eine ganz ähnliche Geschichte, wie ja dann auch dieses CAI-Abkommen am Ende Dezember dann noch zustande kam. Ich glaube, zum Zeitpunkt November 2020, als Xi Jinping dann eben diese Ankündigung gemacht hat im Gespräch mit den europäischen Partnern, war das wirklich sehr überraschend, weil man eben normalerweise auf chinesischer Seite von der inneren Logik her da eben sehr ambitioniert den praktisch natürlich eher in geschlossenen Kreisen dann eben auch diese Strategien vorantreibt und dann sozusagen auch schon viel mehr profunde eine viel profundere Richtung hat, wie man eben auch zu diesem Ziel kommen will. Und ich glaube, dass das, also wir müssen noch abwarten, im März wird ja praktisch der 14. Fünfjahresplan dann vorgestellt, wo man sich eben auch verspricht, dass da eben sehr viele Details eigentlich, wie das Ganze auch eben das langfristige Ziel CO2-neutral zu sein, dann umgesetzt werden soll. Aber im Moment ist es, also mir liegen zumindest, oder ich wüsste jetzt nicht, dass es da ganz, ganz spezifische Schritte sozusagen schon gibt, wie das Ganze auch finanziert werden soll und wie diese ganze Umstrukturierung stattfindet. Das heißt, aus der inneren chinesischen Logik her macht es Sinn, natürlich solche langfristigen Pläne zu setzen, wenn man das immer gemacht hat, aber es muss natürlich ganz klar mit Schritten, realistischen, realisierbaren Schritten unterlegt werden. Und ich glaube, auf diese Details sozusagen warten wir alle noch, um das besser einschätzen zu können. Czyli wszyscy musimy czekać na zjazd Partii Komunistycznej Chin, który zaczyna się 4 marca, 5 obrady, 6 być może poznamy jakieś wyniki. Michał Bogusz, pan wierzy, 2060, realna perspektywa? Ja myślę, że to jest jeden z mechanizmów sprawowania rządów przez Partię Komunistyczną. To są kampanie i to jest taki, to ma wszelkie znamiona kampanii, czyli wyznaczamy jakiś bardzo ogólny, daleki cel, a co się uda, to zobaczymy. Perspektywa jest tak daleka, że Xi Jinping już nie będzie żył w roku 2060, więc nikt go nie rozliczy z tego, czy się to udało, czy nie. Czy my dożyjemy, to jest inna sprawa. Więc tego typu dalekie perspektywy są często rzucane w Chinach. To jest jeszcze w latach 90. wyznaczono kilka celów na połowę tego stulecia obecnego. Czy one będą zrealizowane? Do pewnego stopnia tak, w tym sensie, że to partia kontroluje, to partia wyznacza cele i partia ocenia, czy to partii udało się osiągnąć te cele. Więc partia, jeżeli podejmie decyzję, że udało nam się osiągnąć te cele, to udało nam się je osiągnąć.
No proszę, zresztą to chińskie, ale z drugiej strony to chińskie przysłowie mówi, że nawet najdłuższą podróż trzeba zacząć od pierwszego kroku, także, a często w przypadku komunistycznej partii Chin tym pierwszym krokiem jest po prostu bardzo duży cel. To też można wyczytać, od razu polecam, z polskiej publikacji OSW, ona się ukazała ponad rok temu, ale nadal jest aktualna, Komunistyczna Partia Chin i jej państwo, konserwatywny zwrok Xi Jinpinga. To jest świetna publikacja, ale jest też tutaj do niej świetna mapa, którą właśnie gratulowałem panu doktorowi, czyli tutaj macie państwo rozpisane, kto w tym układzie partii komunistycznej, jaką pełni rolę na tej orbicie. W internecie można znaleźć, zresztą wy w OSW też robicie podcast, polecam, na temat tej publikacji także jest podcast. Doktor Agnieszka McCaleb, 2060 neutralne Chiny, realna perspektywa? No też wydaje mi się, że na pewno Chiny będą dążyć w tym kierunku. To jest ich cel strategiczny, tak, wypracowanie tych innowacji, tych technologii. I tutaj jeszcze taka uwaga, jeżeli chodzi o te standardy, no bo właśnie Chińczycy płacą ogromne kwoty za licencje, z których korzystają wszystkie chińskie firmy i chcą wreszcie same móc ustanawiać standardy, z których one będą czerpać zyski, więc po części na pewno tak, ale też się zastanawiałam, czy ja dożyję. Życzę tego pani i wszystkim państwu. Dzisiaj jest chiński Nowy Rok, jak mówiliśmy. Chińczycy życzą sobie zawsze mocy wewnętrznej i wzbogacenia się. Tego też życzę Rolandowi Freudensteinowi i proszę jego krótką odpowiedź na pytanie: neutralne węglowo Chiny 2060. Realna perspektywa, czy tylko propagandowy cel partii komunistycznej? Ja odpowiadam innym przysłowem chińskim, właśnie w tym wypadku cytat Konfucjusza. Droga jest celem. Czyli to, co się liczy, to nie dokładnie, czy w tym roku tak będzie, ale że tu jest kierunek, który się liczy i w tym sensie jest to może pozytywna perspektywa. Wszystkiego dobrego państwu. Jeszcze bardzo dziękuję, że zgodziliście się państwo brać udział w tej debacie. Państwu dziękuję za opinie i komentarze. To wyjątkowy dzień. Z jednej strony rozmawialiśmy o Chinach w chiński Nowy Rok, a z drugiej strony dla nas Forum Dialog Plus imienia Andrzeja Godlewskiego to także jest wyjątkowy dzień, dlatego że dzisiaj Andrzej Godlewski skończyłby 51 lat. Gorące pozdrowienia dla jego żony i dla córki. Wszystkiego dobrego dla was, Klara, i dla ciebie, Jasiu. Wszystkiego dobrego dla państwa. Polecam podcast i subskrypcję kanału Forum Dialog Plus imienia Andrzeja Godlewskiego na YouTubie i na Facebooku. Tam wszystkie informacje o kolejnych debatach. Wszystkiego dobrego do Sandomierza, właściwie pod Sandomierz, do Gdańska i do Brukseli. Do zobaczenia. Dziękujemy, do widzenia.